Mimo, że pracuję w zawodzie 20 lat, to uważam, że każdy z nas uczy się całe życie. Natomiast takie doświadczenia, takie konferencje, które proponuje na przykład Muzeum Żydowskie Galicja, są bardzo cenne, wartościowe. Nie dość, że przygotowana jest strona internetowa do projektu, różne materiały, to bardzo ważne są spotkania z ludźmi. Przyjeżdżają tutaj ludzie z całej Polski, mamy różne doświadczenie i to jest ten czas, kiedy możemy ze sobą po prostu porozmawiać na tematy, które nas interesują, na te tematy, które nas łączą. Jeśli chodzi o materiały, z którymi pracujemy, to bardzo ciekawa jest perspektywa nie tylko Polska, ale również innych krajów. To, czego nam zawsze brakuje, bo patrzymy z reguły na to, co się działo w czasie wojny, z naszej polskiej perspektywy. Natomiast perspektywa Grecji, perspektywa Niemiec, to poszerza nasze horyzonty. Widzimy mechanizmy, widzimy, że to, z czym my się zmagaliśmy, jakie problemy tutaj nas dotykały, dotykają również i dotykały również inne kraje. Nauczanie o Holokauście było, jest i będzie bardzo ważną częścią edukacji. Nie wyobrażam sobie polskiej szkoły bez edukacji o Holokauście, tak samo jak nie wyobrażam sobie wyjazdu edukacyjnego w miejsca pamięci, bo tam dotykamy pewnej historii. Jeśli uczniowie nie pojadą z nami na taki wyjazd, to nie pojadą rodzinnie. To często z nami są w tych miejscach, to tam poznajemy historię, a materiały, które daje nam na przykład Muzeum Żydowskie Galicja, poszerzają, przygotowują nas do takich wyjazdów. Ja bardzo często korzystamy z tych materiałów również na lekcjach. Jestem polonistą, więc takie tematy na pewno interesują mnie przy literaturze wojny i okupacji. Natomiast myślę, że każdy wychowawca powinien takie tematy podejmować na swoich lekcjach. Ten temat jest nadal, nawet w dzisiejszych czasach, bardzo aktualny.